Marek Wołkiewicz, Kościół Zielonoświątkowy. Będę czytał Słowo Boże z drugiego listu do Koryntian, 6 rozdział, wiersze od 1 do 10. Jako Jego współpracownicy napominamy Was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. Jesteśmy współpracownikami Bożymi, my, którzy głosimy Boże Słowo, pastorzy, księża, diakoni, ale też słowo to odnosi się do wszystkich chrześcijan, do wszystkich my, nas, którzy wierzymy. Napomnienie jest bardzo jasne, abyśmy łaski Bożej, która do nas przychodzi, bardzo oficie, abyśmy traktowali ją z wielkim nabożeństwem, abyśmy ją doceniali, byli wdzięczni, nie przyjmowali jej na próżno. Mówi bowiem Bóg, w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. I to jest fantastyczne, że w Panu Bogu mamy nadzieję. Mieliśmy ją w przeszłości i Pan Bóg pomagał. Mamy tą nadzieję na pomoc od Boga teraz, że będzie także i w przyszłości. I Pan Bóg to nam zapewnia. Dobrze, że w każdej chwili możemy do Boga się odnieść, możemy do Boga przyjść i u Niego zawsze będzie ratunek, u Niego będzie pomyślność i prowadzenie. Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona. Apostoł Paweł stawia wymagania, wysokie wymagania wobec tych, którzy głoszą Słowo Boże, wobec właściwie nas wszystkich, którzy mamy być przedstawicielami Boga tutaj na ziemi. Mamy tak działać, tak mówić, tak postępować, aby posługa nasza, nasze słowo, nasze chrześcijaństwo nie było zhańbione. Tym bardziej w tym świecie, w który w ten nasz chrześcijański świat wchodzą elementy inne. Na zachodzie bardzo mocno elementy islamskie i tym podobne. Dobrze, żeby to świadectwo nasze chrześcijańskie było mocne, pewne, nieschębione. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga, w wielkiej cierpliwości, uciskach, niedostatkach, utrapieniach. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakichkolwiek okolicznościach, zawsze jesteśmy sługami Boga. To znaczy, znamy Jego wolę i ją pełnimy, ale też i Bóg stoi za nimi, stoi za swoimi sługami, ze swoimi dziećmi. I wówczas, nawet jeśli przyjdą te trudne momenty, o których mówi apostoł Paweł, możemy liczyć na Pana Boga, że nam pomoże. I wtedy ucisk nie jest nam straszny, niedostatki, utrapienia, inne nieszczęścia, o których mówi w następnym wierszu, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach. W każdej z tych okoliczności liczymy na naszego Boga i co ważne, nie zawodzimy się. Nie zawodzimy się. W tym naszym chrześcijaństwie współczesnym może mało jest tego, za mało bym powiedział, że elementów, o których mówi apostoł Paweł, nocne czuwanie, posty, ale ci, którzy traktują poważnie swoją posługę i powołanie Pana Boga, również sięgają po te narzędzia, które okazują się bardzo mocne w posłudze, w wychodzeniu do innych ludzi, w okazywaniu pomocy w swoim otoczeniu. Przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego i nieobłudną miłość. Cechy, które muszą nam towarzyszyć, bez których sobie nie można wyobrazić sługi Bożego, nawet i zwykłego chrześcijanina, czyli czystość, poznanie Pana Boga, poznanie drogi, którą mamy iść, poznanie Jego woli. W tym wszystkim zachęca nas apostoł Paweł do wytrwałości, zachęca nas do życzliwości, do właściwej postawy wobec bliźniego, do miłości. Jedna rzecz, którą apostoł Paweł zauważył, którą ja też zauważyłem w swoim usługiwaniu, że nie jest to możliwe z nas. Nasze własne siły są ograniczone, prędko się wyczerpują, ale przez Ducha Świętego. Jeśli Duch Święty nam towarzyszy, gdy Duch Święty w swojej mocy wstępuje na człowieka, na sługę Bożego, w
wtedy można i miłować, i mieć wytrwałość, i życzliwość, i być niemal niezmordowanym. Przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo. Apostoł Paweł był człowiekiem, który znał Słowo, Słowo Boże, znał Słowo prawdy. Przejawiała się w nim moc Boga. I my też możemy tego doświadczać i doświadczamy, jeśli szukamy Pana Boga, doświadczamy tych samych rzeczy. My jako słudzy Boży mamy umieć walczyć o ręce sprawiedliwości. Mamy chcieć walczyć o tą sprawiedliwość, a o nią coraz trudniej w naszym świecie. Ostatnio, powiem króciutko, mieszkam w takim miejscu, gdzie prowadzona, budowana jest droga. I każdy z nas ma jakiś ogródek, tam są drzewa, pięknie to wygląda, a po drugiej stronie jest puste pole, na którym nic się nie dzieje. To wbrew naszym protestom, wbrew naszym uwagom, tnie się te piękne drzewa, przesuwa się autostradę nam pod okna, a pole pozostaje puste. Nikt nas nie słucha, nie ma tych pięknych. Mamy wrażenie, że jest niesprawiedliwie, że to wszystko inaczej mogło być zrobione. Sprawiedliwość. Kiedy poznajemy niesprawiedliwość, w tym chętniej później o tą sprawiedliwość chcemy walczyć. Z mieczem w ręku, mieczem, którym jest Słowo Boże, a także i starszą w lewej ręce, którą jest nasza wiara. Przez chwałę i pochębienie, przez złą i dobrą sławę, jakby zwodziciele, a jednak prawdomówni. W tym posługiwaniu jest chwała. Pan Bóg nam towarzyszy i mamy chwilę zwycięstwa, gdy jest wspaniale, gdy osiągamy pewne zwycięstwa. Są postępy w tym, co chcemy zrobić dla otoczenia, dla Pana Boga, dla człowieka. Ale są też momenty pochębienia. I to szczególnie w tych innych rejonach świata chrześcijanie muszą tego doświadczać. Pochębienia, gdy za swą wiarę muszą czasami nawet i głowę złożyć. Byłem w Pakistanie i widziałem tych chrześcijan umęczonych, którym nie wolno pójść do dobrej szkoły, którym nikt nie chce dać dobrej pracy. Trudne momenty, ale Pan Bóg pomaga w tym wszystkim zwyciężyć. Jakby zwodziciele, a jednak prawdę mówi. W świecie zachodnim oskarża się chrześcijan, oskarża się wierzących, że zwodzą, że nie pozwalają na rozwój, na nowoczesność. Ale my, którzy znamy Słowo Boże, wiemy, że jesteśmy ludźmi, którzy mówią prawdę, jesteśmy prawdomówni, dlatego że prawda pochodzi od Boga. Jakby nieznani, jednak dobrze znani, jakby umierający, a oto żyjemy. Jakby karani, ale nie zabici. Znowuż chcę przywieźć przed nasze oczy tych wspaniałych chrześcijan w innych częściach świata, którzy są gotowi nawet złożyć swoje życie za Chrystusa, za swoją wiarę. Wielu z nich umiera. Ktoś policzył, że więcej dzisiaj umiera chrześcijan, aniżeli kiedykolwiek indziej wcześniej na tym globie. Wielu umiera za Chrystusa, za swoją wiarę, ale jednak żyjemy. Jednak nadal jesteśmy, nadal słowo prawdy głosimy i będziemy to robić, aż Chrystus przyjdzie. Niby zabici, niby zabijani, ale zawsze powstajemy z pomocą Bożą i dalej czynimy swoje dzieło. Jakby smutni, jednak zawsze radośni. Jakby ubodzy, jednak wielu wzbogacający. Jakby nic nie mający, jednak wszystko posiadający. Piękny na koniec 10 werset, który opisuje tych, którzy wierzą, służą Panu Bogu. Są momenty, gdy jesteśmy smutni, ale tak naprawdę ta permanentna radość jest w środku. Ubodzy jednak wielu ubogacający. Są bogatsi, są wspanialsi, są bardziej wpływowi, ale nam wystarczy to, co mamy od Pana Boga i tym materiałem, tym instrumentem chcemy działać i Jemu się podobać przez nasze działanie, Jemu, Bogu. Jakby nic nie mający, jednak wszystko posiadający, wiemy, że Pan Bóg tę ziemię stworzył
i ona jest w jego ręku, w jego posiadaniu. On też ma przyjść tutaj na tą ziemię ponownie, żeby wziąć swój Kościół do siebie. Wiemy, że on posiada wszystko i my razem z nim.